zdrowia, szczególnie dla Chińczyków w komunistycznych Chinach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Xi Jinping zaczyna przekonywać Chiny, że kult jednostki jest dosyć dobrą sprawą. Parę dni temu on uzyskał, było wielkie przyjęcie, no i cała festa i uznanie jego roli jako przewodniczącego ludu, no i właśnie go tak nazwali, 25-osobowy komitet centralny, biuro polityczne, uznało go, nazwało go Renmin Lingxiu, czyli znaczy, że przywódca ludu, przywódca ludzi. No i to było w zasadzie do tej pory, no to w Chinach to wszyscy myśleli o takim tytule, to że Mao Zedong, czyli po polsku jak to mówią Mao Zedong. Ten tytuł nie daje mu dużo więcej autorytetu czy autoryzacji do tego, żeby coś więcej robił, no ale podkreśla, że on jest wspaniałym tym sekretarzem generalnym partii, no i to jest najsilniejsze, najmocniejsze stanowisko. 25 osób jest w biurze politycznym, no i w komitecie centralnym jest 3-3,5 tysiąca tych ludzi, między innymi 70-80 multimiliardów, no i około 100 generałów, także że jednopartyjny system polityczny, niedemokratyczny, no jest wszędzie tak jak w socjalizmie, w komunizmie, no komitet centralny, zebrania te co 5 lat mają swoje te spotkania polityczne, no w każdym bądź razie pokazują wszystkie środki masowego przekazu, te państwowe, pokazują, że jest jedność wszystkich komunistów za tym swoim głównym komunistą. No dlaczego taka propaganda sukcesu jest potrzebna? No jest potrzebna, no bo są problemy. Już od jakiegoś czasu są to przepychanki, te celne, ta wymiana rynkowa, która miała być, jest w zasadzie to jest taka, że Deng Xiaoping, kiedy w latach 70. 80. widział, że ludzie umierają z głodu, no to otworzył się trochę bardziej na Zachód niż na Rosję. Nixon im pomógł w tym, no i Ameryka cały czas traktuje, do tej pory traktuje Chiny jako kraj rozwijający się, ale cokolwiek jest wysłane do Chin, to kosztuje 2%, znaczy cokolwiek Chiny wyślą do Ameryki, to Amerykanie obciążają tylko 2%, ale cokolwiek jest wysłane do Chin, to Chińczycy obciążają 20%. Także nic się nie opłaca produkować i wysyłać do Chin i wszystko się opłaca przysyłać do Ameryki, bo jest dużo tańsze produkcja niż wyprodukowanie w Ameryce, no i po prostu wszystkie, cały ten przemysł jest zarzynany, no i został zarżnięty. Z tego względu, że Chiny to jest system jednopartyjny, no to w tych pewnych frakcjach, ludzie zaczynają go trochę krytykować. No i właśnie to jest takie przypomnienie, pokazanie, potrząśnięcie batem na tych wszystkich opozycjonistów, no bo tam nie ma partii opozycyjnej, no ale tych innych myślicieli, że on jednak jest ciągle przywódcą. Inne problemy, no to są w Hongkongu. W Hongkongu to, kiedy Chiny otrzymały z powrotem od Anglii Hongkong, który był wypożyczony na 100 lat w 1897 roku, także kiedy przyszło 1997 rok, no to Chiny przyszły i powiedziały: oddawajcie Hongkong. Chiny w zasadzie tam walczyły, mówiły, że to są inne rządy i tak dalej. No Chińczycy powiedzieli, że nie. No i Anglia się wycofała, Anglicy się wycofali z tej swojej kolonii i przekazali ludzie tam, żeby nie denerwować się, żeby nie uciekali na potęgę, no to obiecali im, że tam przez 50 lat to Chiny w ogóle nie będą ingerować, że to jest jedno państwo, dwa systemy polityczne i tak dalej, i tak dalej. No ale to już po 20 latach okazuje się, że to są
jedno państwo i jeden system. Chińczycy wrzucają swoich polityków do ichniejszego tego parlamentu, tak, że to jest, nie podoba się to ludziom z Hongkongu, no i są nieustanne rozruchy, zamachy, protesty, strajki i tak dalej, i tak dalej. W Chinach też nie pomaga to, że jest spora grupa ludności muzułmańskiej na tym zachodnio-północnym w kierunku Turcji, Turkmestanu i tak dalej, bliżej, powiedzmy, Europy, czy ta środkowa Azja, no to tam są muzułmanie, no i muzułmanie rozrabiają. Chińczycy nie lubią religii, buddystów, no tam chrześcijaństwa tak za bardzo nie ma, no ale buddyzm też, czy hinduizm wyniszczają. No Meksykanie, muzułmanie są dosyć waleczni i walczą o to, i oni zawsze siłowo działają. No i Chińczycy też działają siłowo. Ameryka krytykuje Chiny za to, że tam niby mają milion ludzi w najróżniejszych obozach. Dlaczego ten biuro polityczne nazywa go, powiedzmy, no i gazety i telewizja w zasadzie śpiewają peany na jego rzecz, mówią, że ma zdolności przywódcze, że ma artyst politycznego przywódcy, że ma serdeczne połączenie przywódcy z ludem i tak dalej, i tak dalej. No są to takie bajki, można opowiedzieć, dla ludu, no ale to jest... Ten przywódca ludu, no to jest blisko właśnie kultu jednostki, szczególnie, że w 2018 roku partia zgodziła się na to, żeby zlikwidować limit wyborów, tak, bo po okresie Mao w zasadzie był całe życie przywódcą, no to po tym później, jak była ta rewolucja kulturalna i tak dalej, to wszystko się przetoczyło, no to oni chcieli się zabezpieczyć, że już nie będzie takiego przypadku, że przychodzi przywódca i on jest wybierany ciągle może startować. No w Ameryce, powiedzmy, w kongresie to nie ma limitu, ludzie tam są, jak dopadną do tego koryta, no to są niektórzy tak jak Sanders, czyli ten stary komunista w Ameryce, no to on ma już tam 80 parę lat i on w polityce 60 lat, także te czerwone świnie po prostu się przysysają do parlamentu, do Sejmu, do kongresu, no ale prezydent może być tylko dwa razy po 4 lata. No i to właśnie to w Chinach, tam chyba co 5 lat, no bo oni mają te wszystkie spotkania komunistyczne co 5 lat, no i teraz już nie ma limitu, że może być dwa razy czy trzy. W sumie w Niemczech też Makrele wybierali chyba ze 3 czy 4 razy, także to taki sam idiotyzm jest. W Chinach muszą się pilnować właśnie, że ta ekonomia się zaczyna spowalniać. Te wszystkie rozruchy czy niezadowolenie może zacząć wzrastać. No i jeżeli partia nie zaspokoi wszystkich, którzy potrzebują mniej czy więcej, no to mogą być problemy. Xi Jinping, on nie tylko jest tym sekretarzem generalnym partii, no ale on jest również nazywany, że on jest rdzeniem partii, on jest przewodniczącym partyjnej milicji, jest w zasadzie głównym generałem sił zbrojnych, przewodniczy również w paru komitetach partyjnych dotyczących ekonomii, finansów i tak dalej. No jest to poważna sprawa. W którymś tam roku, chyba w 2017,
na zebraniu partyjnym pozwolili dopisać jego złote myśli do statutu partii komunistycznej, także on jest jednym z trzech ludzi, którzy w zasadzie mają złote myśli partyjne, Mao Tse-tung i Deng Xiaoping, także to jest wielka sprawa, no, kult jednostki jest budowany naokoło niego. Chiny są prosperujące, no ale to wszystko się powoli spowalnia. Oni już naprodukowali, co mogli naprodukować, nasprzedawali, co mogli nasprzedawać. Cały Zachód zaczyna się orientować, że w zasadzie oddanie tej swojej produkcji Chińczykom, no to nie było za bardzo tak opłacalne, szczególnie, że Chińczycy, żeby zdobyć rynek, to sprzedawali za bezcen, no a teraz jak już wykosili wszystkich przeciwników, no to po prostu sprzedają niedużo taniej niż te pewne rzeczy byłyby produkowane na miejscu czy w krajach, które te rzeczy produkowały. Kult jednostki. Zdecydowanie niedobra sprawa. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Jeżeli nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.